Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat cen energii elektrycznej. Bo wiele osób tak naprawdę widzi taki rachunek z dostawcy energii elektrycznej, ale tak naprawdę nie wie, co tam jest. Albo mówi na przykład, że 1 kWh i co to w ogóle jest ta kWh. To zacznijmy od tych najprostszych rzeczy. 1 kWh kWh, to jest małe k, kWh, jest wtedy, kiedy 1000 watów, czyli 1 kW, czyli 1000 watów jakiegoś urządzenia załączymy na 1 godzinę. Na 1 godzinę załączymy, wtedy można powiedzieć, to urządzenie naciągnie nam 1 kWh. I ceny kWh w Polsce mogą się różnić. Dlaczego? W rachunku za energię elektryczną mamy takie pozycje jak stawka zmienna całodobowa. Stawka zmienna całodobowa. W moim przypadku ona wynosi 027580. Jest też stawka stała. Stała. I ona wynosi 3,98 złotego, to jest oczywiście w złotych, na miesiąc. Na jeden miesiąc. Teraz mamy coś takiego jak znowu w naszym rachunku, jak dystrybucja. Czyli to jest jakby cena samej energii, a teraz mamy dystrybucję. Dystrybucja. I cena za dystrybucję są takie opłaty jak opłata, tak się to nazywa w tych pozycjach. Dystrybucyjna, czyli damy dyst. Zmienna całodobowa. Zmienna całodobowa i w moim wypadku ona wynosi 0,15 zł, czyli 15 groszy. Jeszcze jest opłata, tak samo dystrybucyjna, stała. I ona wynosi 4,57 na miesiąc. Jest też opłata końcowa, to nadal jest w dystrybucji. Końcowa. I ona wynosi 3,29 zł za miesiąc. Tu też mamy w złotych, tak, opłata dystrybucyjna stała. Mamy jeszcze abonamentowa opłata. Abonamentowa. I ona w moim wypadku wynosi 40 groszy, czyli za miesiąc. Tak się to przedstawia. Ceny, które tutaj są, są cenami netto, czyli do tego wszystkiego musimy dodać 23% podatku VAT. To jest też ważna rzecz, bo to często jest pomijane właśnie w opłacie za energię elektryczną. I teraz mamy kolejne informacje, na przykład mamy rachunek 991,06 zł i zużytych zostało 1545 kWh na rok. Czyli żeby wyliczyć, to mamy ogólny rachunek za energię elektryczną w ciągu całego roku. Orbisia, no co ty tak skaczesz? Orbiś, no chodź tutaj, no chodź. Orbisia, chodź, no szybko. No chodź, chodź, chodź. No chodź, Martko. Chodź. Ach, nie. Nie chcesz. No dobra, to nie. To jest cena za rok. Tu mamy ilość kWh. Jeśli policzymy, podzielimy sobie jedną wartość przez drugą, to wyjdzie nam, że 1 kWh kosztuje 0,64 15
złotego. Dlaczego tak dokładnie? Ponieważ przy tak dużych ilościach ma znaczenie już to czwarte miejsce po przecinku, gdzie tak naprawdę nie powinno być niby takich cen. Jeśli ktoś by sobie dodał na przykład te dwie kwoty 027580 i 015010, czyli opłaty dystrybucyjne zmienna i zmienna, czyli nie te wszystkie co za miesiąc, nie otrzymałby tej kwoty kilowatogodziny, ponieważ jest to kwota kilowatogodziny uwzględniając wszystkie te opłaty miesięczne. A opłaty miesięczne są takie, że nawet jak nic nie zużywamy, to za to płacimy. W następnym odcinku, znaczy może za jakieś dwa miesiące, bo za dwa miesiące kończy mi się projekt, który tworzyłem cały rok. Jest to wymiana kuchenki gazowej na elektryczną. I jaka jest różnica cenowa, czy się to opłacało, czy się nie opłacało, ale to już będzie w następnych odcinkach, więc o tym będę mówić kiedy indziej. Mam wszystkie pomiary z całego roku, ile zostało to zużyte i będę przedstawiać, jak to wygląda właśnie do zużycia gazu, cen gazu, tych właśnie opłat miesięcznych, bo gaz jest tańszy, ale opłata miesięczna jest wyższa. Więc przy małym zużyciu zupełnie się to wtedy nie opłaca, ale to kiedy indziej. To posłuchajcie dalej. Teraz dodajemy sobie te dwie wartości. 0, 2, 7, 5, 8, 0 i dodać 0, 1, 5, 0, 1, 0. Jak to sobie dodamy? To mamy, tu mamy 0, 9, 5, 2, 1, dalej, 4, 0. I tyle wynosi cena za 1 kWh, ale netto. To jest netto. To jest cena netto. Jeśli chcielibyśmy brutto, to musimy tą kwotę, pomnożyć razy 1,23. Czyli dodajemy 23% podatku VAT do tego. I to będzie się wtedy równać jako brutto. No to sobie już wpisujemy 0,4259 razy 1,23. Mamy 0,5238 57. Tu sobie zaokrąglamy, więc mamy 0,5239. Ale kocik dzisiaj wariuje. No dobra. To jest nasza rzeczywista cena za energię elektryczną. To jest cena za energię elektryczną, jeśli uwzględnimy wszystkie te miesięczne opłaty. Więc teraz chcę Wam pokazać, ile na przykład zapłacicie za 1 watt energii, które byście zużywali przez cały rok. Na przykład jakiś przedłużacz, to będę pokazywać na następnych filmach. Jakiś przedłużacz jest włączony cały czas do sieci energetycznej i ma takie światełko. I to światełko zużywa prąd. Albo na przykład jakiś telewizor, albo jakaś kuchenka, albo jakieś radio jest w trybie czuwania i zużywa na przykład 1,3 watta mocy. Albo jakiś na przykład zasilacz nie wyciągamy z gniazdka. To za chwilę Wam pokażę, jak to właśnie wygląda, kiedy ile kosztuje właśnie taki 1 watt, jeśli jest to włączone przez cały rok w gniazdku. No dobra, to jeszcze raz przypomnijmy cenę za 1 kWh. 1 kWh to cena wynosi 0,5239 złotego. I teraz, jeśli jakieś urządzenie byłoby wpięte non-stop do sieci energetycznej i zużywałoby 1 watt mocy. To teraz tak. My chcemy przeliczyć to na kilowatogodziny, więc musimy zapisać cały rok, ile tak naprawdę posiada, można powiedzieć, godzin. Więc pierwsza rzecz. Rok ma 365 dni. Razy. Każdy dzień ma 24 godziny. To równa się. 365 razy 24 to jest 8760. 8760 godzin. Więc teraz takie nasze urządzenie naciągnęłoby 8760 watogodzin. Czyli mamy 8760 watogodzin. Co równa się 8,76 kWh. I teraz jeśli to pomnożymy sobie przez 8,76 razy 0,5238
przepraszam, 0,39 8,76 razy 0,5239 to wychodzi nam 8,76 razy 0,5239 to wychodzi 4,59 i to jest w złotych, bo to mamy wartość, ile kilowatogodziny razy cena w złotych, powstaje nam cena, bo to są jednostki, więc tutaj nie zapisujemy watogodzinę, tylko mamy 8,76 jednostek, a za każdą jednostkę płacimy 52 grosze, więc roczny koszt utrzymania na przykład w gniazdku czegoś takiego kosztuje nas 4,59. Jeśli takich urządzeń mielibyśmy na przykład 15, czyli razy 15 sobie to pomnożymy, to już mamy 15 urządzeń, na przykład zasilaczy, przedłużaczy lub czegokolwiek innego, gdzie tam jest właśnie to światełko. Ja będę pokazywać potem, ile takie urządzenia pobierają mocy. To już wychodzi to w przybliżeniu 70 zł rocznie. A to już są prawdziwe pieniądze. Dzięki za uwagę. Jeszcze jedną rzecz, którą zapomniałem Wam powiedzieć, jest to, że stawka zmienna całodobowa, ta stawka za energię elektryczną, wynika z produkcji energii elektrycznej. O, Orbisia. O, no tak. Kamera wstałaś i już. Super. No fajnie. To może na górę? Ekstra. Nie jesteś w kadrze. Ha. A dystrybucja jest to, że na wszystkich przewodach energetycznych są straty energii, co jest logiczne. Jeszcze co gorsza, użytkownicy tacy zwykli zaczynają zużywać moc bierną. O tym będę mówić na jakimś innym wykładzie, ale za tą moc bierną za niedługo użytkownicy będą płacić, ponieważ coraz więcej naszych urządzeń ma charakter pojemnościowy, indukcyjny, a nie zwykły charakter rezystancyjny. Przez to zużywamy coraz więcej mocy właśnie biernej. Dzięki za uwagę.